Dzisiejszy czwarty etap jechałem z trzeciej pozycji, startowałem, goniłem Marka Comę i Heldera Rodriguez'a. W połowie odcinka jechałem już z nimi. Jak się jedzie w parze z zawodnikami innymi, czyli przede mną jechał Rodriguez. Często jest tak, że na wydmę jak się najeżdża, takie pióro puszy piasku idą w gogle niestety, bo się nie da czasem tego uniknąć, więc czasem jest tak, że mam zasypane całe gogle piaskiem. Ale to nie przeszkadzało w tym, żeby jechać szybko. Dzisiaj dobrze jechałem, bronię trzecią pozycję, może mam szansę na drugą, tylko muszę wyprzedzić jutro Heldera Rodriguez'a, więc nie jest to wcale takie łatwe. Ale najważniejsze, żeby jutro dojechać do mety, żeby motocykl wytrzymał, a ja, żebym po prostu nie popełnił żadnego błędu. Jesteśmy po czwartym dniu rajdu, pełnym walki i Kuba i ja walczymy tutaj głównie z naszymi silnikami i motocyklami. Znaczy my dojeżdżamy do mety, a nasi mechanicy robią wszystko w nocy i póki co na razie nie mamy strat z tego powodu. Jeszcze jutro jest piąty dzień, może nas ten najwyższy zaszczyci tym, że Kuba będzie na pudla, ja dojadę, dowiozę tą 450, a Marek wygra swoją klasę. Także póki co z dużymi problemami, ale z uśmiechem na twarzy.